Siema widzowie, witam was bardzo serdecznie. Bijemy przyzwacza. Zobaczymy, co nam spadnie z przyzy. Aż jestem ciekawy. Bijemy oczywiście w dychę. Jest dwóch łowców. Ja i Mashiro. I jest jeden tant, także można powiedzieć, że mam te 33%, jakby coś spadło. Mam nadzieję, że coś ciekawego będzie. Bo szkoda by było, jakby nie było nic. A nic. Kończymy i mamy. Pancerzyk. No 204, to lipa. To nie, to też nie. To jest całkiem. Czy to będzie dobre? Dobra, zobaczymy, może się coś złapie. No, może być. Bijemy sobie teraz pana Demonisa, pana nicości. I zobaczymy, jaki lot. Niestety, bardzo, bardzo, bardzo słaby. Dobrze, widzowie. Jesteśmy sobie na waporku. Lega. Lega. Co jest grane? O kurde. Super, superancko. Dobra. I może się uda złapać podpisik. Mamy to. Nice. Mamy to, widzowie. Mamy normalnie pierwszą legę i odupia. Dobra. No. Ajajajajajajaj. Piękna sprawa, piękna sprawa. Ogólnie taka, no smutna sprawa. Smutna sprawa, bo no muszę pierek oddać. No, muszę pierek oddać, bo był zaklepany. No nagrane. Proste. Że tak i pozdrowionka. Sadge. Zostawię. Dobra, no oddajemy pierek, no oddajemy, bo był zaklepany. Szkoda, kurde, wielka szkoda, jeszcze z podpisikiem się udało złapać. Ajajaj. No ale cóż, no tylko lega. No lega, lega, złapało się legę, miło. Miło, miło. Fajne, fajne. No, moglibyście zrobić turę. No i śpią, no i śpią typy, no i śpią. No i tak, w tym odcinku sobie poekspić na maddoczkach chciałem. I chciałem sobie zacząć właśnie przyzywaczem, później coś tam ogarnąć. No i okazało się, że jest waporek. No i z waporka piękny, legendarny pierścień na łowce spadł. Złapałem, oddałem. Ale lega na odcinku i to jeszcze złapana. I to jeszcze kurczę złapana, widzowie. No bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Ale smutno mi, że musiałem to oddać. Naprawdę tak mi przykro z tego powodu. No ale zdarza się. Zdarza się. Czasami najwidoczniej. Najwidoczniej tak musiało być. I czasami. Trzeba uszanować zasady. Trzeba uszanować zasady, które są zapisane odgórnie. Że lega klepana to lega klepana. Także oddaliśmy legendę. Nie ma co płakać. Fajnie, bo nagrana. No, mam nadzieję, że będzie się dobrze nosić. Będzie się dobrze nosić. Ewentualnie może uda się ją odkupić, bo taka opcja też jest. W ogóle zapytam. Zapytam w sumie, czy będzie zakładał. Bo jakby nie zakładał, to ja wam powiem szczerze, że z własnym podpisem to ja bym sobie taką legę ponosił. Może nawet by się ogarnęło, przedział jakiś na przykład
Może nie tyle 2-2-7, co 2-4-4. No zobaczymy jeszcze, zobaczymy widzowie. Teraz trzeba się skupić na expie. Trzeba się skupić na expie. Bo trzeba wbijać. I pozdrawiamy The Quiet One, gracza, który właśnie zaklepał legę. Zobaczymy. Mam nadzieję, że widzowie poprosicie ładnie The Quiet One, żeby mi zszedł tutaj scenę na pierku. Bo pierek jest kozacki. Z kozackim podpisem. I tak się kręcimy trochę jak ten smród po gaciach. Tutaj. Zobaczmy, ile tego zostało. No nie za wiele. Nie za wiele tego tutaj zostało do zbicia. A tutaj jest ktoś? To jest Mag 225. 225 na maddokach? No trochę słabo. Trochę słabo. Hit. Ubijamy sobie kolejne aligatorki. Zaraz 218 będzie. Także dobrze, dobrze to idzie. No dzisiaj w planach, nie tyle na odcinku, co po prostu dzisiaj w planach, mam nabicie mniej więcej 225, taki skromny plan, czyli jeszcze takie 7 poziomów, no bo tego już jednego tutaj rzecz jasna nie wliczamy. Więc troszkę expa mnie czeka, no będzie to tragedia, jeśli będę miał tutaj klanowiczy na mapce. Znaczy, jakbym się z nimi biło o expa, bo jest taka opcja, że pomiędzy klanowiczami możemy sobie powalczyć o expa, cyk 218, to jakbym się z nimi bił, no to pewnie szczęścią bym wygrał, ale no nie ze wszystkimi na pewno, już nawet sama ta przewaga kilku poziomów, tych jego 7 poziomów w górę, tutaj swoje by zrobiła, więc no nie wiem, czy jest sens. Poza tym mam nadzieję, że on sobie zaraz pójdzie z tego ekspowiska. Ja sobie wtedy tutaj po expie na spokojnie wbiję co potrzebuję. I sam również się rozstanę z maddokami. Bo głównie tutaj jestem po to, żeby zrobić questa u Bazylego, bo chcę te butki, bardzo chcę te buty na 214. Poza tym sam exp z questa też jest spoko. No i co jeszcze dodam, no że jest to ok exp, nawet pod zarobek jest całkiem w porządku, nawet pod zarobek. I no teraz po tych zmianach, jak tu nie ma elit, naprawdę przyjemnie się tu expie, w sensie nie ma żadnych problemów z wybijaniem wszystkich tych mapek, największych grupek. Myślę, że nawet tą grupkę tych trzech magów szłoby zbić jakoś, no nawet na 216. No, ja jak jeszcze tutaj miałem założony na 216 ten łuk ulepszony plus 5 i ten pierek heroiczny, to naprawdę tutaj myślę, że problemów by jakoś nie było. Jakoś nie było. Ekspimy sobie dalej. Wybijamy kolejne grupki maddoków. No widzicie, nawet atakując od wojków, w grupce z magiem nie było najmniejszych problemów, żeby to ubić. Nieraz zdarzyło mi się wcześniej w takiej sytuacji paść, nawet z lepszym ekwipunkiem niż tutaj posiadam, chociaż szczerze, ten łowca naprawdę ma potencjał. Mówię to teraz całkowicie szczerze, ten łowca ma ogromny potencjał. Nie wiem, czy to jest po prostu zaleta łowcy na tym przedziale, na tym właśnie 220 mniej więcej, czy to po prostu łowca sam w sobie jest tak przekozacki, ale naprawdę perfekcyjnie mi się nim expi i walczy również, bo PvP miałem już wiele, naprawdę miałem wiele PvP na Majorce już tym swoim łowcą i co nie walczyłem, to wygrywałem walki. Kilka razy rzecz jasna przegrałem, jak to przeciwnik miał zdecydowanie lepszy, ewentualnie nawet legendarny ekwipunek, bo i takie walki się zdarzały, ale jeśli były to walki na zbliżonym przedziale, na mniej więcej podobnym ekwipunku, w sensie chodzi mi tutaj, że no gościu też nie miał full heroicznego i nie był to drugi łowca,
to wygrywałem wszystkie walki, bo też zdarzyło mi się paść kilka razy z łowcami z przeciwnego klanu, którzy no jednak stawiali na lepszy ekwipunek, na dane przedziały. No ja jednak nie miałem eku od klanowiczy, poza Welem, którego serdecznie pozdrawiam i kibicuję jak najszybszego powrotu do ekipy. Naprawdę sadgę wielkie. I jeszcze... I to w sumie tyle. No tam wiecie, jakieś unikaty się podostawało nieraz, jak ktoś gdzieś expił, miał akurat kilka unikatów pod profesję, to zostawił, to bardzo miłe, fajne, ja również zostawiałem, chociaż większość starałem się, że tak powiem, sam jakkolwiek ulepszać swój ekwipunek. I wchodzimy do groty, która jest cholipka, cała wbita praktycznie. Co jest grane? Czemu oni tu we dwójkę latają? O co tu chodzi? XD. O, grupeczka. Hyc. Aha. No to niezły exp tutaj się widzę zapowiada. No trochę 2 na 10. Dobra, tutaj się troszkę porozpiło. Mam nadzieję, że hopy mi to zostawią. Bo kurde... trzeba tutaj... zrobić tego questa u Bazylego i mi kurde bardzo tego szkoda, jak oni by mi tu wybijali, ale chyba pójdą na te anuraki, coś mi się tak wydaje. No mam ogromną nadzieję, że tak zrobią. Jeden mobek szaman i kilka ociężałych. No z tymi ociężałymi to zawsze, z tego co pamiętam, był delikatny problem, bo jakoś ich zawsze było mało, nie wiem. Tak mi się wydaje, że zawsze ich jakoś brakowało. Tak, ociężały? Tak, ociężały. To jest taki z niebieskimi elementami. Mad Dog z niebieskimi elementami. No tutaj go póki co żeśmy nie zauważyli. Okej, okay, wróćmy się tam do tej groty. Całą tą grotę sobie wybijemy. O, tu jest ten ociężały, jest. Hyc. Cyk. I lecimy sobie tutaj. Superancko, hyc. Siup. O, jest ociężały. Dobrze, dobrze. No i wbijamy sobie, już pół poziomu jest, także to cieszy. Troszkę torby są pozapełniane, no troszeczkę. Kurde, dużo mam tych jajek pająka, będę musiał je sobie wrzucić do depozytu, bo szkoda mi ich niszczyć, bo to dobre tepek, dobre potki są. O, kolejny unikat, to fajny unikat. No ja sobie powystawiam część z tych unikatów w ogóle. Te zbrojki na tropiciela, ten łuczek na tropiciela, bo to są naprawdę dobre, bardzo dobre itemy do expa i sam bym ich używał, gdybym był tymi profesjami. No to jest to i to jest cudowny set na tropa. No ja mam to samo praktycznie pod łowcę. I naprawdę, te itemy z Mad Dogów są bardzo dobre, są bardzo dobre. No oczywiście, wiecie, tam z jakiejś licytacji, no byłyby lepsze itemy, tak? Ale te itemki są naprawdę w porządku. Wiem, że kusza z Marlot na 214 jest ogólnie bardzo fajna, tylko to jest odtruty kusza. A tu mamy łuk od fizyka, więc no zdecydowanie lepiej pod expy. Zdecydowanie lepiej. A nam o expy głównie chodzi. No, ale widzicie, youtuber też czasem złapie jakąś legendę. Byłem przy 3 legendach do tej pory, których nawet łapać nie mogłem, bo to były łapy z Atalki, to była czapa z Mulchy, a nie, to 2, przepraszam, to przy 2. To były łapy z Atalki i czapa z Mulchy. No i dzisiaj Pierek z Wapora spadł, bardzo fajnie, podpis się udało złapać. No szkoda, że trzeba było dać, ale jak trzeba, to trzeba. Przeżyjemy. Okej, okay, muszę już pójść do Bazylego, spoko, to sobie dobijemy tutaj tylko tą część. O, kolejny unikat, jaki paladyn, na paladyna, no też przekozacka zbrojka, zobaczcie, bardzo fajne statystyki mają te itemy, naprawdę. Jeśli patrząc na to, że to są unikaty na 215 zlotające z expa i to praktycznie co chwila, no to są naprawdę bardzo, bardzo w porządku i warto... Warto, kurczę, to poulepszać. Jak ma się możliwość jakimiś innymi unikatami, to naprawdę warto to poulepszać. A my teraz skoczymy sobie do tuni. Skoczymy do tuni i sprzedamy sobie wszyściutko. Tak jest. I to tutaj również sobie posprzedajemy. I już możemy, wiecie co, wyposażyć się w te strzałki z Mad Dogów. O, tak sobie zostawimy. Tak, sprzedaj, tak, okej, okay. 2 paczki tych strzał sobie zostawimy,
te unikaty wypadałoby w sumie nawet jakoś. O, to trzy paczki nam zostały. To nie, to trzy to za dużo. Tak, sprzedajmy. Wypadałoby te unikaty sobie wrzucić do depozytu, tak też zrobimy. I trzeba będzie właśnie, przejrzymy aukcję. Przejrzymy, drodzy widzowie, aukcję. Można pokombinować. To, co się na pewno nie sprzeda, to ja sobie tutaj wrzucę. Znaczy, no ogólnie wrzucam w większości unikaty. Chociaż wiecie co, gdzieś tutaj wrzucałem tych dziadostwo. Dobra, niech będzie, że tu sobie to wrzucimy. To. I jeszcze coś chciałem stąd rzucić. To na tropa chciałem wrzucić. To na maga i to na tropa również. To chciałem wszystko wrzucić na aukcję, bo mi się chwilowo nic z tego nie przyda, nawet pod ulepszanie, bo nie wiem, kiedy będę miał następne EQ, prawdę mówiąc. Zobaczmy sobie na profesję łowcę oczywiście od 180 poziomu. Mamy tutaj szatę z Maddoka, rękawiczki mamy z Maddoków. No ja mam bardzo fajne rękawice z Sataniela heroiczne, hełmy pusto, pierścienie. No pierścień też mam bardzo ciekawy. Myślę, że o, tutaj taki pierścień to już byłby zamiennikiem dopiero za ataki. Naszyjniki, o, obręcz Sataniela, to nie jest złe, ale za 20 milionów to ja podziękuję. Dystansowe, za 8M skórzana, świszcząca proca. Boli. Dobra, moje aukcje wystawiamy sobie tutaj za 5,5M. Wystawiamy również to za 5,5, to sobie wystawimy, to wystawimy za 4,5, to również, to też i to za też 4,5, niech będzie. Czy ja mogę coś tutaj ogarnąć sobie? No w sumie nie. W sumie to, drodzy widzowie, nie. A, wiem co mogę. Mogę iść sobie do miasta. Idziemy sobie do mojego pokoiku. Tak, kupiłem sobie pokoik. Mój własny, prywatny. I wyrzucimy sobie tutaj trochę jajeczek. Wyrzuć. To też wyrzucimy, dobra. Nie zostawiłem ich sobie co prawda dużo, tu mam jeszcze jakieś trzy potki. Poza tym z Maddoków również latają mikstury. Czy te języki, czy to te inne. Także na pewno sobie poradzimy. No i lecimy teraz do Bazylego i będę musiał jeszcze chwilę poczekać, jak już dojdę do Bazylego. Ciekawy jestem, ile tam się czekało, chyba koło 3 minut. A i właśnie, bo chciałem wam powiedzieć, dzisiaj mój serdeczny przyjaciel, grający tutaj ze mną na Majorce, Łukasz, znany jako, o, konsumpcjonista właśnie, na kazamatach sobie stoi teraz, zlotał buty z łowki, także gratulacje dla niego. Możecie zostawić mi i jemu serduszko w komentarzu. Mi za pierek, który musiałem oddać, jemu za buty, które sobie założył. No i nastał czas, gdy trzeba zrobić ostatni próg tego questa. Ostatni jakby rozdział w wybijaniu tych Maddoków i dajemy sobie z nimi spokój. No oczywiście w międzyczasie będę chciał zrobić również zakon na 220. I to tyle będzie, jeśli chodzi o Maddoki. Oczywiście nie w tym odcinku, bo w tym odcinku no troszkę sobie poklikamy jeszcze. Specjalnie dla was nagrywam właśnie taki dłuższy explik, bo przeczytałem komentarz, że ej, ty Jupiter, ty dawaj nam expa. No to stwierdziłem, dobra, macie expa, będzie expione. Pieski mi tutaj łażą, się plączą między nogami. I co? Wybijamy sobie dalej aligatory. Śmieszne. Kurde, boli mnie dupa po tym pierku z Wapora. Będę o tym pewnie gadał jeszcze trochę, bo boli.
Bo wiecie, jakbym miał taki pierek na 227, jeszcze z krytyczną osłoną, on chyba tam... Czekajcie, mam tu odpalone, ile on dawał. 3400 HP, 235 SA, 130 zręczności, 130 siły, 50 energii, 70 uniku i tam i krytyki. Bo wysłałem screena zastępcy. Ej, widzowie, idziemy na Magułę, normalnie. Zajebiście, idziemy sobie normalnie na Magulaka. Idziemy normalnie na Magulca. Dobra, no to lecimy, bo nie wiem ile tam jest osób. Zaraz się dowiem. Zaraz się dowiem, ale do tego czasu sobie zbijemy tutaj wszystkie maddoki. Bo przede wszystkim tych ociężałych znowu pewnie będzie mi brakowało. W ogóle będziemy musieli jeszcze skombinować kogoś do zbicia szamana. W sensie mocnego maddoksa. I po tym prawdopodobnie to już będzie ostatni etap przed wybijaniem legowisk, właśnie takich jak tutaj jest jedno z nich, legowisko Maddoka. Dobra, ale póki co idziemy na Maddoxa, znaczy na Magułę. I zobaczymy co z Magulca poleci. Kurde, jakby na 231 mi jakiś łuczek poleciał. Choćby ten unikatowy, już nie mówię o heroicznym, bo to już by było coś. Ale unikat, nawet albo zbrojka, albo o naszyjnik, no to kurde. Też by było tak przecudownie. Też by było tak przecudownie. Dobra, wbijamy się tutaj. Jest tu jeszcze kilka maddoków, także dobra nasza. Wbijamy to. Ziup. I to również. Ziup. Dobra, wchodzimy. Aha. Czemu mnie tak przerzuciło tutaj? Że co, że ja nie mogę wejść jeszcze na Magułę? Nie, raczej nie. Ale to było zajebista grupa, ty, widzowie. Jakie to było przepiękne i przepotężne. Naprawdę. Naprawdę. Piękna grupka to była. I tu w ogóle nie wiedziałem, że tu można wejść sobie po expić jeszcze. Super rzeczy, super rzeczy. Widzicie, na odcinku Aliego możecie się dowiedzieć takich ciekawostek. Przy okazji Ali się sam dowie. YouTuber też się wyedukuje na swoich własnych odcinkach. Dobra, zbijamy ostatniego maddoka. I lecimy tu tym kryształkiem. Dobra. Zobaczymy, muszę zobaczyć jak tu wejść XD. Dobra widzowie, 219. 219 jest wbity. Przy okazji jesteśmy na Magulcu. Jesteśmy na Magulcu. Kurde, jaka tu sroga grupiszka jest. No ciekawe czy dostanę. No powinienem tu dostać grupę, no jak mnie zawołali, no to. O, jest i grupa. 2, 4, 6, 7 osób. No mam nadzieję, że przy pierwszych dwóch hitach to ja się nie wywalę. Dobra, easy. Jest moc i potęga. Jest moc i potęga, dobra. Damy sobie podwójne. Jezu, jak walnął ten łowca. Potężny. Za 7000 normalnie Magułę strzelił. Cyk diamentowy. Za 6500. Jest, dobra, damy F. Jezus, 11000. I zobaczymy jak się walka potoczy. Dobrze, jest perfekcyjnie na razie. 55% Magulec. No, zobaczmy jakie mają ekwipunki, bo to... No dobra, okej, okay, pierwszy fajny. O, drugi całkiem ciekawy. Trzeci nawet ładny. Czwarty przekozak. Piąty pokjump. No i szósty, też łowca jak spiący. Tutaj widzimy podobne ku do mnie. Tylko ma łapki z mulchy. Ma buty z sata. I czapkę
na 211, co ciekawe. No mi się poszczęściło, ja zdropiłem czapkę z przyzywacza. I co spadnie z Maguły? Dobija. Ajajaj. Karamba. No nic. Pal jest. Nie ma tanca, także może uda nam się Herona tanca złapać. Zawsze się przyda pod jakieś przepalarki, nie przepalarki. Dzięki. Dzięki piękne zabicie. Jesteście po prostu mistrzami, chłopy. Mistrzami. Kocham was. Kocham was naprawdę bardzo mocno za to bicie. Bardzo, bardzo dziękuję. I wiecie co? Polecimy sobie na Heroska, na Mulermę. Na Mulermę sobie polecimy. Ok, spadamy stąd. Teleport do Tuzmer. Ona jest w śnieżycowym lesie, więc lecimy sobie, Boże, nie do Nidhal, tylko do Tuzal chciałem polecieć. Do Tuzal. Napiszemy tutaj shit. Idę. No, ale 219 poziom jest, co jest bardzo ważne, co jest bardzo ważne. Mamy 219. Przydałoby się podropić item z Anuraków i z tych całych i tych drugich. Anuraki i te drugie, żeby zrobić sobie naszyjnik na 220 heroiczny. Bardzo fajny jest ten naszyjnik, no i byłby na pewno lepszy niż ten mój z braciszka, bo ten jest, no delikatnie mówiąc, genua, widzowie, genua. I myślę, że uda nam się to, bo jest delikatny farciks, tym moim łowcom, nawet nieźle idzie, jeśli chodzi o szczęście. Więc może i ten język, i te itemy z anuraków, chyba tam właśnie jest język i całe te kolce. Może się to wszystko uda wyłapać, a póki co czekamy, aż się tutaj zbierze nam grupa. I będziemy sobie już chyba bili, na to wygląda. I co mamy? Hero i 3 unikaty, także nic ciekawego. Nic ciekawego, dwa ziomki, chodźmy na E2 wszyscy. Pędzimy normalnie lecieć uchcia, nic się nie udało złapać, ale to nic. Nic dziwnego, że się nic nie udało złapać. Mordy moje, kochane, moi widzowie. Ajajaj, no i co? No i gówno. Nic nam tutaj nie pozostaje więcej jak wytepać się stąd, ponieważ E2 nie było. Sprzedajemy więc itemy. I sprzedajemy to. Może wpadnie nam któryś z tych zwykłaków śmiesznych. No nie bardzo, ok, uzupełnimy sobie strzały, te sprzedajemy również. To sobie możemy podzielić. Jak nieprawidłowo, a bo to 10 jest. 5, ok, no i już lepiej. Hyc, no i Tunia zadowolona, ja również zadowolony, jedno miejsce więcej. I możemy wracać na maddoczki. Jesteśmy już na maddokach z powrotem. Wybiję sobie troszkę tych krokodyli. Już nie chciałem was tym, można powiedzieć, zanudzać. Już nie chciałem was tym zanudzać, więc stwierdziłem, że sobie powybijam trochę tych krokodyli. I już wbijamy sobie w jaszczurze korytarze. I zobaczymy, jak to tutaj nam wyjdzie, ile nam to expa da, ile nam w ogóle tego brakuje tutaj. Właśnie, muszę sobie zainstalować pewien dodatek podgląd questa. Podgląd questa jest. To jest rewelacyjny dodatek, już wam pokazuję. Co i jak, chociaż mówiłem wam już o tym dodatku w niektórych moich odcinkach. Mamy coś takiego fajnego. Klikamy sobie questy i dajemy sobie dodaj do podglądu i mamy całą pulę questików, także no dla mnie to jest rewelka, bo nie muszę zaglądać co i jak, bo mam cały czas wszystko na podglądzie. Jak dało, łuki jakaś dzida potężna, także ekstra. Kolejny unikat, dobrze, niech sypie widzowie. A no co to jest? To jest nawoja, jednoręka od gierki, całkiem spoko do expo, chociaż półtora ręka byłaby zdecydowanie lepsza. No to tak czy siak jest nie najgorzej. Dobrze, fajnie, dobrze. Niech latają te unikaty, mi to się bardzo podoba. I coś chciałem jeszcze wam powiedzieć.
Ogólnie chciałem w jednym z odcinków otworzyć kuferki. Smocze kuferki. Normalnie, żeby jakiś strój wydropić. Ale przez to, że mamy ten rewelacyjny strój, który będę sobie prawdopodobnie nosił na wszystkich moich postaciach na Infinity, bo jest on po prostu przecudowny. Jest przecudowny. Nawet nie wiem, czy nie jest lepszy od tego mojego, co mam na łowcy na 114 na Nexosie, bo mam ten sam, jakby z tego samego sortu, tylko tam mam tego całego łucznika z zielonym. No to te oba mi się tak bardzo podobają. No i jeszcze z tych wszystkich mi się podobał nie ten kosiarz, tylko ten ala wojownik, można powiedzieć. Wojownik ala tancerz ostrzy, coś takiego. To jeden z tych dwóch, bo też ładne takie niebieskie kolorki. No ładny, po prostu ładny wizualnie cały ten ołcik. I cieszę się, że ten wybrałem, ten z czerwonym, bo jest naprawdę przekozak. Jest naprawdę przekozacki. I mam nadzieję, że ten strój nam przyniesie wiele dobrego. Że przyniesie nam wiele dobrego. I lecimy sobie dalej z maddoczkami. Już prawie 40%. Fajnie, że tego magułę się udało zbić, ale widzieliście, kurczę, no, bez żadnego problemu, bez najmniejszej straty HP z mojej strony. Także no rewelka. Fajnie by było, jakbym jeszcze w ogóle jeszcze raz zbił tego magułę. No mam 25 poziomów jeszcze na bicie magułę, także no myślę, że na spokojnie z respi jutro i jutro się go zbije jeszcze raz, bo teraz, jak wiecie, są skrócone respy tytanów. Więc może jutro coś magule co odda. No miejmy nadzieję, że oddałby jakiś heroik chociaż na łowce. Nie wiem, czy łowca nie ma, jeśli chodzi o pulę itemu z maguły, to czy tam nie ma zbrojki. Bo wiem, że na pewno heroiczny łuk jest. Są na pewno heroiczne łapy jakieś, ale to na wszystkie profesje. Buty pewnie też się znajdą, czapka jest na pewno. Chociaż ja to czapkę mam naprawdę przepotężną z tego przyzywacza. No naprawdę ona ma tak dobre, tak dowalone statystyki, że długo, długo będę w niej chodził, myślę. Bardzo długo. I bijemy sobie kolejne maddoczki. I kolejne. I kolejne. I teraz, prawdę mówiąc, jedyne, co może nas zaskoczyć z herosów, w sensie jeśli chodzi o resp, no to Demonis ma godzinę 50, godzinę 50 ma dem, także może jeśli dojdzie, powiedzmy, do godziny, a ja dalej będę expił, o tutaj widzimy, mamy dwójeczkę, bardzo fajną, pancerny Mad Dog. Myślałem w ogóle, żeby na niej nie postać, jak będę wbijał, ale no to raczej 2-4-4 muszę mieć, żeby tutaj sobie przychodzić. Także no coś tam się zobaczy, może da radę, a jak nie, to trudno się mówi. No przede wszystkim teraz trzeba powbijać, poexpić. Mam trochę tych questów tu poodkładanych, żeby później na wyższych levelach to poodbierać. I prawdę mówiąc, chyba od tak mniej więcej 223-222 będę sobie odbierał te questy. Mam tu wykupionych 5 błogosławieństw na exp z questów właśnie. Specjalnie wykupiłem na tego typu okazję. I chciałbym tak do 230 sobie docisnąć na tych questach. Żeby troszkę, że tak powiem, przeskoczyć te przedziały. Bo zależy mi, żeby jak najszybciej wbić ten 300, jeszcze przed eventem sporo. Bo fajnie było mieć właśnie na event już tą 300, bo może będzie fajny heros pod 300 level. A wtedy będziemy robili totalne oro tym łowcom, żeby oczywiście zlotać sobie itemy pod tego łowcę mojego kochanego, cudownego. I żeby tych podpisów z mojej postaci namnożyło się zdecydowanie, zdecydowanie więcej. I wybijamy kolejne mopki. No idzie to całkiem nie najgorzej, tak patrzę na ten cały tutaj licznik, już chciałem nawet kliknąć questa z przyzwyczajenia. Ale nie, no patrzę na ten licznik i wygląda to naprawdę całkiem nieźle. Tylko tych szamanów Mad Dogów jest coś niewiele i tak samo tych ociężałych Mad Dogów, bo tylko po 23-28 na 75, także no troszeczkę, kurczę, nam zostało do pozbijania ich. Troszkę ich jeszcze zostało. Kurczę, tu na dole już się w ogóle zaczęły respić te Mad Dogi.
No to jest bardzo dobry oznak. Oznak. Boże, co oznak? Co właśnie chłop powiedział? To jest dobry oznak. Jo dupia tej. Dobra, ja już powinienem wyłączyć to nagrywanie. Zmówić pacierz i położyć się spać. No, to dobrze, że już się tam zaczęły respić. To znaczy, że jak sobie przejdziemy całą tą grotę przy mocnym Madoxie i dojdziemy sobie do E2 i zbijemy sobie E2, to prawdopodobnie będziemy mogli powoli już wracać na górę i już będą się respiły Maddoki. To jest rewelacyjna informacja, bo można sobie w ten sposób fajnie podekspić. Fajnie podekspić. Dobra. Tu powinien być ociężały i właśnie po tego ociężałego ja tutaj głównie chciałem zejść, ale jak tu jest jeszcze grupeczka, to sobie również tą grupeczkę dziabniemy. Hyc. Rewelka. I zaraz w ogóle będzie 220 poziom, moi drodzy widzowie. Także owocny odcinek. Naprawdę owocny odcinek. Mam nadzieję, że docenicie, bo kurczę, bo ja lubię nagrywać, lubię to robić, ale to, że ja te filmiki obrabiam, robię te miniaturki, to ja to robię wszystko dla was, żeby to było dla was ciekawsze trochę, chociaż trochę ciekawsze, żeby wam to się jakoś lepiej oglądało. Zdaję sobie sprawę, że czasem jest jakieś niedociągnięcie, że czasem coś tam nie wypali. Można by było delikatnie coś poprawić, ktoś by zasugerował, że może coś robię nie w ten sposób. Ja wiem, że czasami się tak zdarza, ale staram się ogólnie, żeby te filmiki naprawdę docierały pozytywnie do jak największego grona osób, bo no fajnie by było, jakby ta społeczność troszkę się jeszcze zwiększyła. Do tych 8000 brakuje nam naprawdę, naprawdę niewiele, a wydaje mi się, że całkiem nie najgorzej mi to wychodzi tutaj. Jakoś was tutaj zebrałem, tych wszystkich moich kochanych widzów, tych, którzy są od niedawna, jak i tych, którzy są od naprawdę długiego czasu. Kanał się bardzo powoli, ale się rozwija. Coś tam się dzieje cały czas na tym kanale. Wiem, że czasem są przestoje w tych filmikach i wiem, że jakbym ciągle bez przerwy regularnie po prostu nagrywał, dodawał te filmiki, to wyszłoby to na pewno lepiej, ale tak jak każdy z nas tutaj, i oglądających, i nagrywających, jestem człowiekiem i ja osobiście na YouTubie nie zarabiam tak jak dużo innych osób na YouTubie, tak? Traktuję to jako pracę, więc muszę usiąść od rana, nagrać filmik, obrobić go, wrzucić, mają już to wszystko przygotowane, mają całe plany i nie martwią się o nic innego. Ewentualnie tam później, powiedzmy, jakieś inne zajęcia, w cudzysłowie, inne zajęcia typu, no nie wiem, trening jakiś na siłowni, czy jakieś wyjście ze znajomymi, cokolwiek. Magur? Jaki magur? Dostałem informację, weź zobacz magur. Jaki magur? Co to jest magur? Magułę? Zbita. Maguła zbita. No przed chwilą była bita. Gościu. Ziomuś, żeś się obudził. 20 minut temu? Cyk. 220 poziom. Cudownie. Kapitalnie. Fenomenalnie. Kowali. Nawet kilka razy. Dobra. Lecimy sobie dalej. Lecimy sobie dalej. Zbijamy te maddoczki. Widzę, że tutaj chyba powinna być grupka w ogóle tych kajmanów. Tutaj, o właśnie, właśnie się zrespiła. Także wszystko jasne, że ktoś tutaj nam biega albo biegały. No, respi. Także taki plus, że respi, a nie, że jest wybite dopiero. Tyle dobrze, jeśli szukać pozytywów. Jak to wygląda? 41 na 45 aligatorów rzecznych, 29 na 45 kajmanów i krokodyl różańcowy
34 na 45. Mogłoby być trochę lepiej. Mogłoby być troszkę lepiej, ale na spokojnie. O, unikacik, super. Zbrojki nawoja to ja chyba jeszcze nie, chociaż może zlotałem. Właśnie nam tu też łapki spadły na łowce tanca woja unikatowe. Jak to wygląda? Jakby to dawało 242 zręczności, to prawdę mówiąc widzowie bym się pokusił o to, żeby to założyć. Jakby dawało 242 zręczności. Bo jakbym ulepszył to na plus 5, to bym sobie jeszcze tutaj wpakował jakiś fajny bonus. I w ogóle już bym postarał się odwalić te łapki dobrze. I wtedy by były lepsze od tych z Sataniela. A tak to teraz, no nie wydaje mi się, że warto jest się jakoś bardzo nimi przejmować. Raczej pójdą one w spalenie w jakiś inny itemek unikatowy na przyszłe przedziały. A póki co o tym nie myślimy, póki co tylko zbieramy to wszystko i ekspimy dalej, Już no naprawdę coraz bardziej zbliżamy się, o kolejne łapki, co ciekawe, coraz bardziej zbliżamy się do momentu, gdy ogarniemy sobie wszystkie te maddoki, no i wtedy w końcu ogarniemy też te buty od Bazylego. One z tego co pamiętam naprawdę ogromną ilość SA dawały na łowce. Ogromną ilość SA i pamiętam, że zawsze dobrze mi się ogarniało te butki, fajnie je się nosiło. Dobra. I zbijamy sobie kolejne grupki tutaj. I kolejna. Jeszcze tu pojedynczy, leniwy maddok. Hyc. W sumie wiecie, tą podkę sobie wykorzystałem, bo to 8k przywraca HP. To nie jest jakoś bardzo dużo, a to jest zawsze jakieś miejsce w EQ. I kolejna grupka nam dosłownie na pysku zrespiła XD. Także walimy ją czym prędzej na łeb. Tutaj już widać wszystko porespiło. Kapitalnie. Można sobie to wszystko pozbijać. Oczywiście tutaj skupimy się na tych najbardziej ciężko dostępnych maddokach, czyli właśnie ten ociężały, bo dalej mam go niewiele. Dobra, aligatory rzeczne już wybite, także także tyle dobrze. Dobra nasza, jeśli chodzi o aligatory rzeczne. Tych krokodyli różańcowych też nam nie zostało zbyt wiele do zbicia. Więc myślę, że nawet na tym przejściu może udałoby nam się skończyć całego tego questa od Bazylego. To by było coś, jakbyśmy mogli już po tym wrócić stąd z tego expa, z Mad Doxa i już sobie niszczyć legowiska i wrócić do Bazylego i założyć nowe cichobiegi, że tak powiem, nowe cichobiegi. I właśnie, bo ktoś mnie pytał, co to jest, karmazynowy talizman to jest, moi drodzy, właśnie osoby należące do karmazynowego bractwa mają dostęp do pewnego sklepu, w którym mogą kupić m.in. 3 różne talizmany. To wszystko macie na forum, z tego co mi się wydaje, co tam daje to karmazynowe bractwo i tak dalej. Kurde, 38 mi zostało tych błogosławieństw. No trochę tego spada. 1600 życia to daje, no spoko. Jak daje 1600 HP, to już jest warte do noszenia, nawet jakby nie dawało tego expa, to zawsze 1600 HP więcej na mopki. O proszę, kolejny ładny, unikatowy itemek, warty 400 tysięcy, także zawsze to jest tam na podzieleniu od tuni troszkę więcej. Tutaj zbijamy te maddoczki, oczywiście. No tutaj kolejny fajny itemek, 350k warty. Naprawdę, co jak co, ale maddoki to jest tak cudowne miejsce do zarobku. Mi się tutaj na publiku najlepiej zarabiało. Tyle co ja hajsu wyciągnąłem na klasiku z tego expa. Jeszcze na tych unikatach również trochę pozarabiałem. Głównie sprzedawałem je właśnie tam na aukcji, powiedzmy po 2 miliony, po 1M, ale tego mi dość sporo lotało. Ja miałem 3 torby, 42 miejsca.
Ostatnia torba była zajęta przez spotki, przez teleporty, więc można powiedzieć, że dwie torby pełne, 42 miejsca, czyli 84 miejsca na lot. 84 miejsca na lot, żeby zapełniać to ciągłym syfem z Mad Dogów, no taka prawda. Naprawdę tyle, co ja tam kasy wyciągnąłem, to bardzo, bardzo fajnie mi się tam latało. Już, moi drodzy, powiem wam, że tych Mad Dogów w queście nam coraz mniej zostaje. Ej, no nie wierzę, dem na STS jest. Jest demonis na STS. Dobra, i tak by mi się miejsce kończyło, także lecimy. O, jest, zajebiście. Dobra, jest demonis, ekstra. Ekstra, ekstra. Damy sobie F5, czekajcie. Żeby nam wszystko tu ładnie odbugowało. I czekamy tak to na grupencję. Bijemy sobie demka, bo cała grupa i mamy... Kurde, jedno hero, trzy unikaty. No niestety, hero X, ale zbijemy sobie jeszcze dwójki. Może ze dwójek coś spadnie. 190 jakiś tu jest z przeciwnego klanu. Jak on ma w ogóle? Kaven W. Okej, zbijamy. No i po co? No i po co go atakować? Lepiej sobie już zbicie dwójkę i mieć tu gdzieś. No Jezus. Jaki on ma w ogóle EQ? O kurde, ty! Co chłop ma za EQ? Dobra, ładne, legendarne, fajne, fajne. Dobra, hit, dwójka. No, cztery zwykłaki. Dobra, ja spadam stąd. Szybciutko. Dostaliśmy nawet jakieś śmieci. Elegancko. Sprzedajmy sobie wszystko. Okej. No i trzeba znowu lecieć do depozytu, bo tych unikatów się nazbierało ponownie. A szkoda jest tyle miejsca marnować. W sensie, no bo to się marnuje, tak? Jak miałbym w to miejsce nie przyjąć żadnego itemu, to trochę szkoda. Dobra, kupujemy jeden teleport jeszcze. I spadamy... którym tepkiem teraz 130, 150, no to teraz tepek do Ithan. Cieszę się, kurde, że kupiłem te dwa teleporty do Tuzmer za tą całą walutę ze strojów. Naprawdę, cieszy mnie to bardzo. I pakujemy sobie tak to tutaj, tą potkę, to sobie wpakujmy te pomki, tą jedną rękę, te łapki. Również te zbrojki już sobie wpakujmy. Co tu jeszcze? A, na maga spadła w ogóle szata. Dobra, wiecie co? Tą szatę na maga to ja sobie wystawię, bo chyba takowej nie ma na aukcji. Plus zerknijmy raz jeszcze na te aukcje. Może coś doszło. Może coś doszło, no bo jednak warto patrzeć. Tutaj 180 w górę. Dupa. Dupa. To bym kupił... wcześniej, zaraz będę miał od Bazylego buty, także dupa. Pierki, no ten na 2,49 ogólnie koks, ale to jeszcze nie ma co. Naszyjniki dupa, dystansowe. Wiecie co, chyba kupię tą procę. Chyba normalnie to kupię i nie będę się już o to martwił. Za 8 milionów, ciul, dobra, bierzemy to. Wiem, że mógłbym sobie to teoretycznie wydropić gdzieś tam, ale szkoda mi. Szkoda mi, kurde. Bo później nie będzie, później nie będzie. Właśnie tutaj widzimy, o kolce są po 10M, Jezus. A heroików to nawet nie ma. Dobra, twoje aukcje, sprzedajmy sobie to za 4,5M. Wystaw. Twoje aukcje. Dobra, Jezus, bo już mi poznikało, nie wiadomo. Ja mówię, co jest grane, ty? O co chodzi, gdzie są moje wszystkie aukcje? Dobra, wpakujemy sobie to, tą kuszę tutaj. Superancko. 220 mam, to ja sobie mogę już te tepy na SK odstawić. Hyc, hyc, hyc. O, jest jakiś tam porządek, powiedzmy, że jest. Ile tego zostało? Tu wam teraz pokażę, no w sumie to mogę wam tak pokazać. Nawet lepiej. Dobra. No to co, lecimy na kwiatki i here we go again. Szybciutko na maddoczki i tym razem dochodzimy do E2. No i musimy też zbić z kimś E2. Wybijamy sobie maddoczki
ponownie i co ciekawe, zbliżamy się do 221 poziomu. W sumie nie wiem w ogóle, ile już nagrywam, to jest troszkę delikatnym zmartwieniem dla mnie, bo nie wiem, jak długi ten odcinek będzie, a nie chcę, żeby był nie wiadomo jak długi, bo nie chcę przesadzić później z obrabianiem tego. Okej, dobra, czekajcie, bo on coś mi tutaj napisał, że mam co kajmany i krokodyle zostawić. Okej, to odpuszczamy to. Odpuszczamy to, ale sobie wybijamy oczywiście maddoki. Bo on tu chyba zakon dokręca, coś mi się tak wydaje. Ten człek, który ma pierek z mym podpisem. To on tu chyba dokręca zakon sobie. No ja dokręcam sobie kościka u Bazylego. No i zakon... Kurde, patrzcie, nie wziąłem zakonu, jak byłem w mieście. Na 220 byśmy mieli już wszystko z głowy naraz. Ajajaj, ale to... Zbaboliłem. No nic, no to jak będziemy szli na Anuraki, no to trzeba będzie się troszkę pofatygować jeszcze po tych maddokach, bo ich chyba trzeba tam po 20 zbić, czy tam po 15. No nie jest tego nie wiadomo ile, ale wiecie, już zawsze miałbym to z główki. W sumie jestem ciekawy, czy ktoś stoi na maddo. Stoi ktoś na E2? Zapytam, bo w sumie jeśli nie, to we dwójkę myślę, żebyśmy zbili. On jeszcze ma ten legendarny pierek już założony, kurdi. No i mi nie odpisze, no. Patrzcie, typa, no i mi nie odpisze. Tylko ja mam nadzieję, że on mi zostawi tam te maddoki. Kurczę. Bo no ja bym bardzo chciał wybić sobie tam te wszystkie sale. Tą stalagmitową i tak dalej. O, unikat. Hit. Do torebki drugiej. Chyba, że on poszedł na E2. No to wtedy to spoko, ale żeby mi zostawił maddoki. Czy on właśnie... Zbija mi maddoczki. O ty chamie, ty. Zdziedzie... A nie, nie zbija, dobra, pardonsik. Pardonsik, mordeczko. Mordeczko, wybacz, serduszko dla ciebie. Na ociężałych też potrzebuję. Widzicie, no jest problem z tymi ociężałymi. Dobra, zostawię mu już tego ociężałego, ale tego mu nie zostawię. Ha, ha, ha. Okej, i wbijamy sobie do groty. Groty, żeby sobie zwiększyć nasze loty. Okej. Ty, no ziomuś. Kurde. Bo ty mi maddoczki tu wywalasz. Moje kochane, piękne. A miałeś tylko aligatorki powybijać. To co ty robisz? Musiał... A, czterech... Taki... Chodź E2, proszę, nie uciekaj mi stąd. Pliska, chodź na dwójkę. Chodź na dwójkę, mordo. Bo ja solo no, nie ma opcji, żebym jakkolwiek to ugrał. Dobra, jest 221. To tyle dobrze. Dobra, idzie na dwójkę, to mnie bardzo cieszy, że idzie na tą dwójeczkę. Mam nadzieję, że w ogóle my to zbijemy. Czy Maddox jest na minutniku klanowym? O, to jest pytanie. Kurde, lipa, bo nie ma. Nie widzę, żeby był. Bardzo mnie to martwi. Przydałoby się, żeby ktoś tutaj stał. Dobra, już podbijamy, bo on pisze mi, żebym przyszedł. Dobra, idziemy na szybkości. Tak mi wszystko tutaj atakuje. Cholera. Dobra, hyc. Dobra, hyc. Tutaj to zbijemy. Czekajcie. Jeszcze to zbijemy. Hyc. Dobra, lek. Okej, dobra. I bijemy. 218 ma Maddox. I... Dobra, wiecie co? Kurde, zmiskikowałem. Dobra, tego podwójnym... A, nie zgasiło go niestety. Ale myślę, że nie powinno być jakiejś wielkiej trudności w zbiciu. No właśnie. Piszemy Dziena.
spoko. Tamten złapał sobie unikat, ja mam wszystkie zwyklaczki, o, jakiegoś podka mam nawet. Lux, Lux Malina, cudownie. I jak to wygląda z questem? No musimy tylko ciężałych maddoków 6 zbić, tu jest jeden. Między innymi on sobie wychodzi i mam nadzieję, że nie pójdzie mi na tamtą drugą grotę tych maddoków, bo tamto dopiero są grupki. Tam jest mnóstwo trójek, które ja bym bardzo chciał zbić. To zaraz. I wybijamy kolejne grupki. I hit. I grupka trzech magów ładnie zbita. Bezproblemowo. Dobra, tych dwóch pojedynczych to my już tutaj zostawiamy. Tych dwóch pojedynczych już tam wywalone w nich. Chodźmy na tutaj tą grotę porośniętych. Dobra, nie powybiją mi jej. Kozacko, kozacko naprawdę, bo tutaj jest dużo expa. W ogóle ile błoga tu? 40 minut. O, to na spokojnie. Na spokojnie. No tutaj naprawdę ładnie expik wlatuje na tej grocie. Plus no tutaj ten ociężały maddok nam ostatni został do wymordowania. No jest i on. Jest i on. Nasz ostateczny. I hejc. Zniszcz 3 legowiska maddoków. Trzy legowiska maddoków nam zostały, także superancko. 0,5% za grupkę, oczywiście no tutaj mamy jeszcze 70% więcej. Hyks. Czyli dostajemy naprawdę całkiem ładne ilości tego expika. Co w sumie sami widzicie tutaj, jak wszedłem do tej groty. To sami możecie sobie stwierdzić, ile tutaj mi tego wpadło. Expa na samej tej jednej grocie, którą robimy, czyli na grocie porośniętych stalagmitów sali bocznej konkretnie. Ile tutaj mi się wbiło. Aż sam jestem ciekawy w sumie. Kurde, ile mi się namnożyło rzeczy na lotlogu klanowym. Muszę pousuwać zaraz stąd. Bo ogólnie robię tak, że jak przebijam już poziom jakiejś dwójki, na przykład no te 50 poziomów, no to już sobie ją wywalam z loga. Tak samo jeśli chodzi o herosów. Także no... O, mamy tutaj hyc, jedno. To zostaje. To wywalamy. To też i to też. O, to też wywalamy, to zostaje. To ok, zostaje i wywalamy, super. Wszystko jest już, można powiedzieć, że ogarnięte. I teraz, kochani, mamy... Kliknąłem to, po jakiego grzyba to kliknąłem. Mamy do zrobienia ostatnią rzecz. Czyli zniszczyć 3 legowiska maddoków i wtedy wrócimy się po nasze piękne, nowiutkie, pachnące buty na 214, oczywiście heroiczne, od Bazylego. I jesteśmy znowu... I niby miałem lecieć po te 3 legowiska maddoków, ale stwierdziłem, że a co tam, jak już jesteśmy, to sobie zbijmy to raz jeszcze. Bazylii nam nie ucieknie, legowiska też nie znikną, także skorzystajmy z tego, że jesteśmy. A prawda jest taka, że po prostu poszedłem na chwilę od kompa i przyszedłem i wszystko zostało zrespione, więc no głupio by było to zostawić, jak i tak będę expił mniej więcej tutaj, czy to na tych maddokach, czy to obok na anurakach, bo to no prawie jeden i ten sam ciul, także warto kurczę zostać jeszcze chwilkę, przedłużyć sobie to expienie. No a widzicie, że tutaj expik idzie naprawdę wybornie, tak samo jak i locisze. Samo jak i locisze, także jest przekapitalnie. O, i kolejny unikacik, rewelka, i kolejny unikacik, no cudo, bardzo mi się to podoba. Pyk, wybijamy kolejne mopki, przebitych 50%.
Pozdrawiamy gracza Stracone Marzenie. Czekajcie, jako Mag Grześ. Pozdrawiamy Maga Grzesia z... Boże, jak się ten plik nazywał? Mag Grześ z... No, ale mam teraz pustkę w głowie. No nie wytrzymam. Bijatyk Margonem. Bo on ma tam postać na tym privie. Bijatyk. Nie ma już postaci na... Nie ma postaci na tych privie już. Ma tylko same na perkunie. Kurde. Ole Bijatyk sobie jak wśpunek tutaj docent procent zrobił. Na tym 108.3 szacun. Pozdrawiamy oczywiście Bijatyka. Co przy nim alko z puszki w moment znika. A ma Grześ, kurczę, no grałem na tym privie, ale mam po prostu zaćmę w głowie. Boże widzowie, nawet nie wiecie jakie to straszne uczucie. Jak się nazywał ten priv? Trochę Masuwa tam była. Trochę, jeszcze tam Clarissa grała. Grałem z Clarissą, miałem 265 tropka. Powoli. Powoli idzie ten expig, bo napisał mi, że ale pędzisz z tym levelem. No nie, no powoli, co jak co, ale się trochę opierniczałem. Pozdrawiamy oczywiście tu Maga Grzesia. O, jest i on. Czekajcie, ja go zapytam. Gdzie my razem graliśmy? Bo mam dać... A nagrywam i mi nazwa uciekła. Dobra, hyc, napisałem, bo no nie wytrzymam, po prostu nie... To jest tak straszne uczucie, jak człowiekowi po prostu coś... Hipnos! Hipnos, na hipnozie, także pozdrawiam Magę Grzesia z hipnosa. No właśnie... Masz, pozdro. Dobra, już napisałem wszystko co miałem, także już nie odpisujemy. Wybacz, jakbym ci nie odpisywał, ale no nagrywam odcinek, więc tak za bardzo nie mogę, bo chcę tu szybko w miarę się zająć tymi maddoczkami. Widziałem dzisiaj Leguwę z Aty na odcinku. No właśnie, a ty widziałeś Leguwę z Aty w drugim odcinku z Majorki? Widziałeś? A co, lajka zostawiłeś? No ja mam nadzieję, że tak. I komentarz też napisałeś, że gratulujesz legendy pierwszej. No... Oby. A subskrypcję masz? Bo jak nie masz, to musisz mieć. Widzu, kochany ty mój. No jak, suba nie masz? Nic co ty. Napraw to od razu teraz. Nie ma co czekać. No a co? No nawet, może być ci głupio, że nie masz. Może być, ale nie przejmuj się tym. Nie musisz być synem marnotrawnym. Nie aż tak. Bez przesady. Nie dramatyzuj. Po prostu to zrób. Just do it. Taki popularny tekścik. Od Nike. Just do it. Dajesz, klikasz. No i super. No ja ci teraz zbijam pionę i lecę w końcu po te trzy legowiska maddoków. XD. Wbijamy poziom. Prawie że. Prawie. Niewiele zabrakło. Niewiele zabrakło. Cyk. Jest 2-2-2. Piękny poziom 2-2-2. I mamy też legowisko Maddoka. Pierwsze do zniszczenia. Znaczy pierwsze, które my zniszczymy. Tak to najczęściej jest to ostatnie jednak. Najczęściej to miałem to właśnie legowisko jako ostatnie do zniszczenia. Bo wracałem się na kwiaty. Wtedy z kwiatków od nowa leciałem po Maddokach. A tutaj mamy cyk, pierwsze już zniszczone. Cudownie. Jeszcze tylko dwa. I gitara gra. Tak jest, widzowie, tak jest. No, ogólnie powiem wam, mam dobry humor, bo odcinek się udał. Można powiedzieć, no jeszcze się nie skończył, ale się udał, bo mamy fajną legendę na odcinku.
czemu mi się tutaj coś popsuło. Aha, no tamta skóra się zniszczyła, ale to nawet dobrze, bo tak zniszczyła się, a nie, chyba że gdzieś się rozłożyła jeszcze. Gdzie się rozłożyła? A tutaj, dobra, okej. XD. Hashtag bądź ślepym. A tamten z 230 tutaj dalej po maddokach lata, Jesus. No ja nie chcę właśnie tak robić, ja chcę tak na mniej więcej 235 już sobie latać kulturalnie po macho, po niecce w sensie, ale już mieć te zalążki macho, żeby już się tam zaczepiać mniej więcej na te przedziały. O, i skórka do kompletu. Super. I tutaj idziemy po to właśnie legowisko maddoków jako drugie. Dobra. I cyk. Wpadamy sobie tutaj do groty. No ogólnie to już mi brakuje miejsca na cokolwiek, także zaraz albo będę niszczył itemki. No wiecie co, w sumie to ten język sobie zniszczę jeden, bo tych sieci trochę coś mi się wydaje tutaj nam naloci, a szkoda jest mi zostawiać te mopki, a nawet jeszcze jakby się nam poniszczyło trochę tych itemów, to wolę, żeby się poniszczyło, a sobie więcej procentów wbijemy, no bo jakby nie patrzeć, teraz głównie właśnie o ten exp mi chodzi. Nie tyle zarobek, chociaż zarobek no mógłby iść w parze, i nie, wcale nie jest zły, to jednak przede wszystkim expienie. O, widzicie, tutaj ładnie się sieci zbierają, już 150k, a tamten Jenzor 70, ile kosztował? 89. No czy już mamy prawie dwukrotność. Hyc. O, tu język, no to niestety się zniszczy. Hyc, kolejna grupka. No, troszkę to sobie jeszcze tego zbijemy. No już 222, także no ten exp tutaj no już rewelacyjnie to nie leci. I pragnę jeszcze przypomnieć, że mamy zakon na 220 do odebrania i do zrobienia tutaj na maddokach. No moim zdaniem te zakony w ogóle to mogłoby przejść delikatny rework, bo to już nie aż tak. Nawet widzicie, ja tutaj z ekwipunkiem, który praktycznie sam byłbym sobie w stanie ogarnąć. No dobra, poza czapką. Poza czapką ten ekwipunek można sobie samemu ogarnąć, bo Pierek po tylu levelach wbitych, co ja mam tutaj, można na spokojnie kupić na publiku z aukcji. O, unikat kolejny, super. Pierek mówię, można na spokojnie już po tylu milionach zarobionych na expy, można kupić z aukcji. Łapki można nawet sobie zlotać, albo również kupić na aukcji. Budki są z kolosa, unikatowe naszej to easy, dwa unikaty z maddoków, także no naprawdę taki ekwipunek wcale nie jakiś rewelacyjny, nawet bym powiedział, że taki sobie, a ja tyram te maddoki, no tyram, po prostu tyram, jeszcze bez błoga z lekiem, tylko z błogiem na exp, także no już w ogóle jest koks, w ogóle już jest koks. Dobra, mamy drugie legowisko maddoków, hyc. Super, dwa zbite i zniszcz ostatnie legowisko, zniszcz ostatnie legowisko. Także sobie stąd spadówę robimy już na kwiaty. Sprzedamy sobie wszystko, trochę hajsu mi wpadnie, bardzo mnie to cieszy. Okej, tych strzał teraz sobie nieco zostawimy. Czy tu mam jeszcze trochę? Tu mam jeszcze trochę, okej. Ale sobie stąd sobie zostawimy tych strzałek. Bo no teraz już na tych maddokach za wiele nie po XP. Chociaż nie, wiecie co, bo ja mam jeszcze w pokoju. Dobra, ja mam jeszcze w pokoju tych strzałek, także o to się martwić za bardzo nie będę. Ale dwie paczki sobie stąd zostawimy. Unikat wrzucimy tutaj. I lecimy do Bazylego z powrotem. Czy ten 264 będzie mnie gonił? No gościu, naprawdę. Wepal gumę tej, no to jest takie mech, no co ma 264, ma wyższy level, ma wyższy level i będzie mnie gonił, no bo mu się nudzi w życiu, nie? Dobra, to mnie goń, zobaczymy kto wygra ten wyścig. No i co ja wam mogę powiedzieć, no wytypywane było co prawda, poinformuj Bazylego o wykonaniu zadania. Ja swoje zrobiłem, zbiłem sobie ten cały
jak to się mówi, to legowisko. Teraz pytanie, czy on tu będzie na mnie czekał? Nie. No i to mi się podoba. Także idziemy teraz do Bazylego. Idziemy sobie teraz do Bazylego i co? Zakończymy tego questa, także no ja jestem za to. Tylko pytanie, czekajcie, bo za to dostanę całkiem sporo expo, wiecie co? Nie wiem, czy nie lepiej jest pójść sobie teraz jeszcze poexpić. Mimo że te budki już bym sobie założył teraz, to one jakoś i tak bardzo, bardzo mi tego nie zmienią. W sensie bardzo tego. Moich statystyk jakoś bardzo na to nie wpłyną. A mógłbym sobie teraz jeszcze poexpić i później poodbierać trochę tych questów. Tych, które tutaj mam. Nie, dobra, wywalony, idziemy normalnie po te buty Bazylego i tyle. I jesteśmy. Siup i do Bazylego. I do Bazylego. Siema Bazylii. O właśnie, nie sprzedaliśmy skóry z tego tutaj miejsca w torbie, to musimy coś tam wrzucić. O wiem co, talizman. Talizman sobie tu wrzucimy, no i rewelka. Legowiska potworów zostały zniszczone, to powinno rozwiązać problem raz na zawsze. Kończymy questa, dostaliśmy 14 300 000, 170 PH i budki, które dadzą nam... No w sumie nic na mesa nie dały. Ale wskoczył pancerz, unik wskoczył, siła, czyli HP trochę wskoczyło, energia. Fajne. Dobre budki, ja się cieszę, questik zrobiony. To jest ważne. I teraz pytanie. Jest kamyk do Idhan. Superancko. Jest kamyk do Idhan. Można sobie wszystko teraz ładnie uporządkować. Wrzucić śmieci do depo i wziąć questa z zakonu. Dobra widzowie, teraz sobie dobijemy 223 poziom, bo sytuacja wygląda tak, że mam tego całego questa z zakonu w obronie mglistego lasu i muszę tu jeszcze kilku mad dogów odesłać do domu, że tak powiem. I tym samym sobie też wbijemy 223, no i już na tym 223 pozwolicie, że zakończę ten odcinek, bo już żeśmy, no, ładnie przebili godzinkę. Żeśmy ładnie przebili godzinkę i mamy 223. Coś mi się sprzedało, no mam nadzieję, że któryś z najdroższych itemów, które wystawiałem na aukcję, mam nadzieję. No i co mogę wam powiedzieć? Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. No trochę się dzisiaj działo, bo i Herosów było, i Legenda była, i Tytani byli, dwóch Tytanów nawet. Także no... Odcinek, jak na moje, naprawdę, naprawdę udany i zasługuje na ładne oceny, na ładne komentarze i na suba, jeśli nie dałeś. Właśnie ty. A jeśli dałeś, no to jesteś kozak. Albo dałaś, no to już w ogóle. Także trzymajcie się i do zobaczenia już w następnych odcinkach. Z Majorki. Cześć.